3, 2, 1, start! Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na drugi trening z pełnego cyklu treningowego, czterotygodniowego, jak zacząć ćwiczyć na bieżni elektrycznej. Dzisiaj trening numer 2. Prawdopodobnie powinna być to środa, natomiast być może jest to drugi dzień w tygodniu. Na poprzednim treningu przez 3 minuty szliśmy sobie spacerkiem prędkością 3,5 km na godzinę oraz nachyleniem 1 stopień do góry. 3 minuty szliśmy, zrobiliśmy 10 przysiadów. 3 minuty szliśmy, zrobiliśmy 10 przysiadów. I teraz i zakończyliśmy wszystko 3-minutowym marszem. Dzisiaj trening środkowy, ja tak na to mówię, gdzieś tam w moim planiku tak określam. Jest to 10-minutowy marsz, 10-minutowe nie wybieganie, ale płynna aktywność fizyczna na tej samej prędkości, na tym samym nachyleniu co trening numer 1. To też jest dla mnie czas, w którym mogę Wam troszeczkę opowiedzieć o mojej filozofii treningowej, o tym, jak dążyć do tego, aby dużo bardziej zwiększyć szanse osiągnięcia sukcesu. Więc te treningi w środku tygodnia to 10-minutowe marsze, natomiast nie ma tutaj żadnego przyspieszania, kombinowania. Proszę Was o to, abyście przeszli przez ten plan tak, jak prosi Was o to trener, tak? Czyli nie, że jest za wolno, to ja, jeśli jesteś osobą początkującą, wiele lat, być może nie ćwiczyłaś, daj sobie czas. Ja już to wielokrotnie przerabiałem, rzucanie się na bieżnie, rzucanie się na ciężary i później a to kolano boli, a to łokieć. Dajcie sobie czas, aby Wasz układ mięśniowy, aby ścięgna, aby wiązadła wzruszyło się po być może latach siedzenia na dupie. Więc nie rzucaj się jak szczerbaty na suchary, tylko pomalutku rób to, o co prosi Cię trener. Idziemy sobie przez czterotygodniowy plan. Zrobimy w tym czasie wspólnie 12 treningów. W każdym tygodniu 3 treningi. Schemat pracy będzie zawsze taki sam. Co tydzień będziemy zwiększać prędkość, zwiększać nachylenie oraz dodawać jedno ćwiczenie do naszej bazy treningowej, jeśli chodzi o ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała. W pierwszym tygodniu robimy tylko przysiady, w drugim tygodniu robimy przysiady i pompki, w trzecim tygodniu robimy przysiady, pompki i brzuszki, aby cały cykl treningowy zakończyć przysiadami, pompkami, brzuszkami i wykrokami. Ilość powtórzeń gimnastycznych to jest rzecz na maksa minimalna, nie za bardzo prawdopodobnie wprowadzająca Wasze ciało w opcję stresu, natomiast macie zacząć się ruszać. Macie wypracować nawyk i mieć głód treningu. Dlatego właśnie ten planik nie jest przeładowany i nie ma za zadanie pokazać Ci, w jak głębokiej jesteś dupie. Ma za zadanie sprawić, że poczujesz chęć głodu, że zobaczysz, kurczę, nie jest tak ciężko znaleźć kilkanaście minut na trening, że można to zrobić 3 razy w tygodniu. Z czasem, jeśli dacie mi pozytywny feedback, jeśli ta seria się przyjmie, chciałbym zrealizować kolejne kroki programu treningowego, czyli gdy wraz ze wzrostem naszego zaawansowania będziemy sobie utrudniać, bo chodzi o to, aby się rozwijać, aby iść do przodu. Jeśli chcemy osiągać nasze cele osobiste, to musimy cisnąć do przodu i tu już zobaczcie, na przestrzeni tych 4 tygodni zwiększymy prędkość, zaczniemy na 3,5, a skończymy na 5 kilometrach. Więc tutaj chciałbym, żebyście też mieli ten przekrój, że idziemy do przodu, że się ściśniemy,
i zmieniają się te wartości, czyli nie tkwimy w tym samym miejscu, czyli prędkość się będzie zwiększać, nachylenie będzie się zwiększać, będziemy dodawać sobie kolejne ćwiczenia. A więc dzisiaj mamy 10-minutowy marsz, nie przyspieszam, kroczek za kroczkiem sobie idę. Rekomenduję kupić monitor aktywności ruchowej, czyli je tutaj opaskę, ja korzystam z Xiaomi Mi Band drugiej generacji, teraz już jest chyba piątka. Liczę sobie kroki, patrzę na trend mojej aktywności fizycznej. Staram się ją trzymać na poziomie 20 tysięcy kroków. Więc tutaj, ale ja jestem osobą bardzo aktywną fizycznie. Dodatkowo pracuję też w sporcie, tak? W aktywności fizycznej. Nie jestem tutaj dla ogółu ludzi, jakby nie chcę powiedzieć, że nieosiągalny, ale jeśli ktoś pracuje 8 godzin na etacie, to ciężko nabić mu 20 tysięcy kroków. Ja cały dzień spędzam w gymie, jak nie trenuję, to chodzę, to jest moja jakaś tam zasada. Nie siadam w ogóle w pracy. No, więc cały czas prowadzę zajęcia na stojąco, stoję obok podopiecznych, nie siedzę. Więc to też nabija tą moją aktywność fizyczną. Was zachęcam do ruchu, natomiast przede wszystkim zachęcam was do tego, abyście 3 razy w tygodniu ruszyli tyłek i wspólnie razem ze mną zrobili trening. Nie przyspieszajcie, nie róbcie 6 treningów w tydzień, bo plan jest rozpisany na 4 tygodnie. Słuchajcie, po co trenerzy się na czymś znają, jak kogoś prowadzą? I jeśli piszą, że ma być 6, to ma być 6. A nie piszą 6, a wy robicie 12, bo taki macie kaprys. Nic z tych rzeczy. Słuchajcie, macie mieć głód treningu. Macie się poruszać, mieć radość z tego, że ciśniecie, że idziecie do przodu. I do tego was też zachęcam. Dodatkowo należy tutaj wspomnieć o zrezygnowaniu, czy o poprawieniu również waszych wartości jedzeniowych. O zrezygnowaniu z produktów kafeteryjnych i jedzenia wysoko przetworzonego. Tutaj niestety też dosyć ciężko osiąga się cele osobiste, szczególnie związane z redukcją masy ciała, gdy nie pilnujemy ich. Ja nie mówię, że teraz masz się rzucić i nie wiadomo być na gotówce 600 kalorii, bo to też jest bzdura. Jeśli ciężko ci poradzić sobie ze wszystkim na raz, postaw na miejscu numer 1 ćwiczenie, aktywność fizyczną i wypracowanie tego nawyku, aby zacząć się ruszać. Jako drugi punkt, tutaj ja zgadzam się z hasłem Men's Health, małe kroki, wielkie rezultaty. Spróbuj gdzieś tam urwać tego sypiastego jedzenia. Słodzisz 3 łyżeczki, spróbuj słodzić 2. Może erytreol, może jakaś stevia, a może po prostu przestań słodzić. Nie kafe latte z poczwórnym mlekiem tłustym, a może chude mleko do kawy. Grosz do grosza, jak ja to mówię, jak to mówi przysłowie, i będzie kokosza. Więc pomalutku, nie wszystko naraz. Skup się na jednej rzeczy i zesraj się, a nie daj się. 3 treningi w tygodniu muszą być. Tak jak powiedziałem, ja rekomenduję poniedziałek, środę, piątek, żeby mieć wolny weekend, żeby mieć weekend dla rodziny. Ale jeśli pasuje ci, bo lubisz trenować w weekend, co w 100% rozumiem, może wtorek, czwartek i sobota. Ale jeśli nie masz czasu na trening, to zrób po prostu 3 treningi. Niech to nawet będzie poniedziałek, wtorek, środa. Planik ma być realizowany, tak? I to jest najważniejsze. Bierzesz kalendarz, kreślasz sobie dni krzyżykiem, gdy został wykonany trening i masz mieć zawsze 3 krzyżyki w tygodniu. I nie interesuje mnie. Jesteśmy już w drugim treningu, drugi trening, trening środkowy, więc w podsumowaniu to 10-minutowy marsz. Więc sobie tutaj ciśniemy. Hop. 20 sekund. Dzięki, że zrobiłaś ze mną już drugi trening. Widzimy się w treningu numer 3 i tym oto sposobem.
przejedziemy przez pierwszy tydzień treningowy. Jeszcze 3 sekundki, 570 metrów. Mamy to dzięki Ci za wspólne zajęcia. Widzimy się w kolejnym treningu.